Cześć wam wszystkim, jak się dzisiaj macie? Kciuk w górę jest? A kto daje dwa kciuki w górę? Dobra, ja mam tylko taką jedną rozgrzewkę dla nas, dobra? Po pierwsze, czy umiecie oderwać dwie nogi od podłogi? Dobra, wszyscy razem! Jeszcze raz, 3, 4, hop! A teraz jak najwyżej, 3, 4! Dobra, to teraz ręce do góry! Dlatego, że my jesteśmy armią dzieci. Nie mówię tylko o nas, ale mówię o nas wszystkich, którzy tu jesteśmy. Jesteśmy tutaj, żeby oddać Bogu chwałę. A jaką chwałę lubi Jezus? Chwałę głośną! Wzniesie się okrzyk? Jeszcze raz, chwałę głośną! Wow! Jeszcze raz, chwałę głośną! Chwałę ruchliwą! Spróbujcie, ja wiem, że pada, ale co z tego? Jezus lubi chwałę ruchliwą, dzieciaki! Ruchliwą! Lubi chwałę skoczną! Do góry! Wiecie, to jest piosenka, która mówi o tym, że słychać już dzieciaki, które będą prorokami Najwyższego. Dlatego, że Kantyk Zachariasza o tym mówi, że dziecko stanie się prorokiem Najwyższego. Powiedz to o mnie! Powiedz na głos, to o mnie! Dobra, idziemy? Jesteście gotowi? Kciuk w górę? Będziecie tańczyć z nami? Dobra, to lecimy! Thank you.
mniej pada, nie? No i to jest to, słuchajcie, my jesteśmy tutaj razem, okej? Okay? To nie jest koncert zespołu, na który się przychodzi, żeby popatrzeć. O tak. No bracia i siostry, kochane dzieci, to nie jest teatr, to nie jest sztuka. Jesteśmy tu po to, żeby razem oddać Bogu chwałę, dobra? Jesteście ze mną? Fragmentów, który mówi o dzieciach w Biblii, to jest moment, w którym przychodzą do Jezusa i mówią do Niego, czy Ty słyszysz, co te dzieci wołają? Czy Ty słyszysz, co te dzieci wołają? Te dzieci są za głośno, za wysoko skaczą, za bardzo szaleją, a czasami to już przekraczają wszelkie normy. I wiecie, co Jezus powiedział? Tak właśnie ma być. Jak dzieci nie będą wołać na cześć Jezusa, to kamienie zaczną wołać. Amen. I teraz wiecie, o co tu chodzi? To chodzi o to, jeżeli są Twoje urodziny i Ty nie weźmiesz prezentów, to ktoś inny weźmie te prezenty. Nie pozwolimy na to. Nie. Powiedzcie, nie pozwolimy na to. Nie pozwolimy na to. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby głośno krzyczeć. Jeżeli na przykład dzisiaj myślisz sobie, jestem trochę zmęczony, albo źle się czuję, albo deszcz pada, to wiesz co? Masz w sobie takiego pomocnika, który się nazywa jak, Serafin? Duch Święty. Duch Święty, powiedzmy! Duch Święty! Duch Święty. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Duch Święty. I ten pomocnik woła w naszym sercu, że nam się chce. I to o tym jest ta piosenka. I nie chcemy tego tylko zaśpiewać, ale chcemy to wypowiedzieć nad swoim życiem. Do góry.
nie chce, to co? Chce mi się, ze wszystkim poradzę sobie. Szachmat. Chce mi się, ze wszystkim poradzę sobie. A dlaczego? Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Ze wszystkim poradzę sobie. A dlaczego? Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Żeby słyszeć, co On mówi, a nadstawiam serce, żeby słyszeć jeszcze więcej. Otwieramy swoje uszy dzisiaj. Kto jest ze mną? Ręka do góry. Odpowiedz, otwieram swoje uszy. Otwieram swoje uszy. Otwieram swoje uszy. Jak mama przychodzi do ciebie do pokoju codziennie rano i pyta: Michał, wstałeś? Idziemy do szkoły. Wstałeś? To ty co mówisz? Wstałem! Więc Bóg pyta dzisiaj, otwierasz swoje uszy? Masz w sobie chęć, żeby otworzyć uszy? Kto jest ze mną? To powiedz, otwieram uszy! Głośno, otwieram uszy! Jeszcze głośniej, otwieram uszy! Jeszcze raz, otwieram uszy! Mamo, wstałem, otwieram uszy, otwieram serce, chce mi się więcej, amen! Jak macie czapki, to zdejmijcie czapki z głów, weźcie sobie w swoją rękę i zatańczcie z nami, dobra? Chce mi się, to są bardzo proste ruchy. Ręce do przodu, do góry, góra, dół. Kibicujemy sobie samemu. Czapki z głów, to wasz rąk, to jest wasz pompon. Zobaczcie, ja też mam tylko jeden. Może być balon, znajdź sobie coś. Super! Jesteście z nami, lubię to! Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Do Ducha Świętego mam, dlatego nie jestem sam. Ze wszystkim poradzę sobie, On zawsze mi pomoże. Jezu,
Kochani, to właśnie jest armia dzieci. Ona się właśnie tak zaczęła, że moi bracia, Serafin i Kuba, byli młodzi i przyjechali na rekolekcję i im się nudziło. Po prostu im się nudziło. I wiecie, co zrobili? Zaprosili nas pod scenę, żebyśmy mogli poskakać. Ja już byłem na tyle duży, że mi powiedzieli, że mam skakać na scenie, ale oni byli na tyle młodzi, że skakali pod sceną. Tak zaczęła się armia dzieci, że usta dzieci i niemowląt oddawały chwałę, żeby poskromić nieprzyjaciela i wroga, zgodnie z psalmem. I ta piosenka to jest pierwsza piosenka, którą napisaliśmy, nagraliśmy i ogłosiliśmy nad naszym życiem. I te dzieci, które śpiewały tą piosenkę 14 lat temu, dzisiaj stoją tutaj na scenie jako rodzice kolejnego pokolenia. Dołączcie do nas. Dobra? Kochani, ta piosenka będzie trochę interaktywna, także musicie się skupić. Musicie się skupić. Dobra, jasne. Ogłaszają wielkie dzieła Boga, by poskromić nieprzyjaciela wroga. Nasze usta dzieci głoszą Twoją chwałę, uwielbiają imię Twoje wspaniałe. Ogłaszają wielkie dzieła Boga, by poskromić nieprzyjaciela wroga. Rapował te pierwsze linijki tych wersów, a wy drugie. Macie wszystko na tablicy. Powinno być wszystko na tablicy. Usta dzieci głoszą Twoją chwałę, uwielbiają imię Twoje wspaniałe, ogłaszają wielkie dzieła Boga, by poskromić nieprzyjaciela wroga. Usta dzieci głoszą Twoją chwałę, uwielbiają imię Twoje wspaniałe, ogłaszają wielkie dzieła Boga. I jeszcze raz. Nieprzyjaciela wroga. Usta dzieci głoszą Twoją chwałę, rozsmakowuje się w niesfałszowanym mleku, w którym jest żywe i prawdziwe Boże Słowo. To ono objawia nam Twe imię szczegółowo. Żywa wiara jest ze słuchania słów Chrystusa. Niech od Niego nie odwiedzie nas żadna pokusa. Utwierdź nas w prawdzie, żebyśmy w niej trwali. Wypełnij nas swym duchem, żebyśmy zwyciężali. Spraw, Panie, żebyśmy Twoją chwałę oglądali i ponad wszystko w Tobie się zakochali. Jesteśmy mali, lecz Ty jesteś wielki w nas. Powstajemy w wierze, zbliża się nasz czas. To armia jest, armia dzieci nie przed szkole. Wszechmocny Boże wypełni przez nas swoją wolę. Tylko Ty, Jezu, jesteś naszym Panem. Tobie chwała i niech się nie na wieki wieków. Amen. Dlatego my jesteśmy tu. Jezus! 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 Jezus!
Najwyższy. Do kogo prowadzi nas Maryja? Za kim chcemy iść? To właśnie On. Królów Króli, Panów Pan, którego ogłaszamy tutaj dzisiaj, że jest u siebie. Jest tutaj na Jasnej Górze u siebie. On jest Królem. Jezus! 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 Kochani, piosenka, którą teraz zaśpiewamy, jest prosto z nieba, wiecie? Było takie spotkanie, na którym ja powiedziałam Jezusowi: Jezu, ja chcę śpiewać piosenki od Ciebie, nie takie, których się nauczyłam od ludzi. Chcę, żebyś mi dał piosenki od A do Z. I wiecie co? Weszłam na scenę i zaśpiewałam. Zaśpiewałam to, co będziemy teraz razem śpiewać. Jezus mi po prostu dał. Było nagrane, więc zapisaliśmy. Chłopcy ułożyli akordy. I możemy śpiewać teraz pieśni prosto z nieba. To pieśń jest o tym, że tam, gdzie jest Jezus, tam jest niebo. I o tym, że całe nasze życie należy do Niego. Chcecie zaśpiewać z nami? Tak. Amen. Zaśpiewajmy. Teksty są tu. W Twojej obecności niebo staje się moim, jest pragnieniem wciąż przebywać w niej. W Twojej obecności niebo staje przebywać w niej. Tylko Tobie służyć chcę, z Tobą kroczyć dzień za dniem. Życie Ci poddaję, moim Królem i Panem jest. To co Twoje,
momencie, kiedy prosimy Ducha Świętego, żeby przyszedł, żeby nas prowadził. Słowo Boże mówi, że gdy nie umiemy się modlić tak jak trzeba, to On przyczynia się za nami, to On nam mówi, jak mamy robić. Właśnie to się dzieje teraz. Ja stoję tutaj i proszę Cię, Duchu Święty, pokaż, jak mamy się modlić. Daj nam dźwięki nieba. I zaśpiewajmy razem, bo wierzę, że te dźwięki są od Niego. Albo w waszych domach są takie dzieci. Modlimy się teraz, żeby ten deszcz łaski stąpił na nie i je uzdrowił, żeby mogły chodzić. Są tu dzieci, które są nękane w szkole? Czy są tu dzieci, które mają problemy z rówieśnikami? Które boją się chodzić do szkoły, bo się boją, że będą mieli tam problemy? Że ktoś będzie na i wyzywał albo straszył. Teraz się modlimy o to. Wznieśmy swoje ręce, bo nie takie sytuacje się nie mogą dziać w tym świecie. Wznieśmy swoje ręce i zaśpiewajmy tą pieśń, te dźwięki nieba nad tymi dziećmi, które mają takie trudności, okej? Oh.
Panem jesteś Ty. Dzięki Ci, Jezu. Jak przyjedziecie do domu, jak wrócicie do szkoły, to macie zadanie domowe. Wiem, że się zaczynają wakacje, ale to jedno jest hiperważne. Sprawdźcie, co się zmieniło. Sprawdźcie, co się zmieniło. A jak się zmieniło, a wierzę, że tak jest, bo Jezus jest wierny. Jezus jest wierny. Jak daje słowo, to to słowo się wypełnia. I tutaj nie ma innej opcji. Amen. Więc jak się zmieniło, to napiszcie do Madzi, do ojca Piotra, do kogo macie kontakt z organizatorów, żeby dać świadectwo, że Jezus działa i Amen. Żyje. Amen? Zgadzamy się? No to pomachajcie. Amen. Dzięki Ci, Jezu. Bracia i siostry, u nas w kościele każdy z nas został ochrzczony jako dziecko. Ale przychodzi taki moment, że masz możliwość podjęcia decyzji. Masz możliwość podjęcia decyzji. I albo możesz pójść za Jezusem dalej, albo możesz nadal czekać. Święty Paweł mówi w jednym ze swoich listów, w liście do Rzymian, mówi, że jeżeli oddasz swoje życie Jezusowi, jeżeli swoimi ustami wyznasz, że Jezus jest Panem, a w swoim sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, będziesz zbawiony. Wiecie, ja jak miałem 19 lat, dopiero wtedy podjąłem moją osobistą, niezależną od nikogo, deklarację, że chcę, żeby Jezus był królem mojego życia. Dopiero jak miałem 19 lat i całe moje życie wtedy się zmieniło. Jak miałem 19 lat, pokochałem siebie. Wiecie, że ja przez całe 12 lat edukacji nie potrafiłem wstawać rano? Codziennie rano byłem spóźniony do szkoły. Codziennie rano wchodziłem do klasy i ludzie patrzyli na mnie z góry. Michał był znany, ja byłem znany z tego, że się spóźniam. I dopiero jak miałem 19 lat, jak spotkałem Jezusa osobiście, dopiero wtedy Jezus mi powiedział: Michał, ja Cię lubię, nawet jak się spóźniasz, nawet jak nie przychodzisz. Ja Cię lubię, ja Cię kocham. Jezus mi powiedział, że kocha mnie, nawet wtedy, kiedy robię coś źle. Powiedział mi, że kocha mnie, nawet wtedy, kiedy popełniam błędy. Nawet wtedy, kiedy powinienem był się uczyć, a tego nie robiłem. Nawet wtedy, kiedy powinienem był posłuchać mamy, a tego nie robiłem. On mnie wtedy kochał. I ja, jak miałem 19 lat, powiedziałem: Jezu, ja chcę, żebyś był moim królem. Ja chcę, żebyś Ty władał w moim życiu. Ja oddaję Ci swoje życie. I całe moje życie się zmieniło. Wiecie, dzisiaj jestem dorosłym człowiekiem, mam najwspanialszą żonę na świecie, mam 5 dzieci i uczę moich dzieci tego, czego mnie nie nauczyli w szkole. Jesteś super, taki jaki jesteś. Pełna akceptacja. Podnieś rękę do góry, jak chcesz, i powiedz: jestem super, taki jaki jestem. Nawet jak popełniam błędy, jestem super. Dlatego, że dopóki nie zaakceptujemy naszych wad, one się nie zmienią. Dopóki będziemy ich nie akceptować, one się nie zmienią. Najpierw potrzebujemy pokochać siebie. Dlatego, że Jezus powiedział, że to dobroć Boga prowadzi do nawrócenia. Nie surowa kara. Nie strach. Nie strach przed śmiercią. Nie strach przed otchłanią, ale dobroć Boga prowadzi do nawrócenia. Ludzie się nawracają wtedy, kiedy doświadczają Jezusa, który kocha. Ducha Świętego, który wspiera. Amen? Duch Święty zawsze Ci pomoże. Jak oddasz swoje życie Jezusowi, to On przyjdzie do Ciebie, będzie z Tobą mieszkał. Jest tutaj ktoś, kto chciałby dzisiaj oddać swoje życie Jezusowi? Może to zrobiłeś już kiedyś, ale masz ochotę powtórzyć to ponownie. Jest tutaj ktoś taki? Jesteście ze mną? Chcecie? Tak? Chcecie? Niech was usłyszę. Chcecie oddać swoje życie Jezusowi? Czy wy wiecie, że Maryja też musiała oddać swoje życie Jezusowi? Wiecie o tym? Jest tylko jedna droga do nieba i ta droga ma imię. Jakie to imię? Jezus! Do nieba jest tylko jedna droga. Jest tylko jeden pośrednik między Bogiem a człowiekiem. Na imię ma Jezus. I Maryja też, jak poszła do nieba, to zrobiła to dzięki Jezusowi.
pomimo tego, że była jego mamą. Amen. Ona nas właśnie tam prowadzi. Dlatego Madzia założyła podwórkowe kółka różańcowe dzieci, żebyśmy doszli do Jezusa, oddali Mu swoje życie, poznali Ducha Świętego i żyli z pełną akceptacją już tutaj na ziemi. Jesteście ze mną? To powtórzcie za mną, ale tak głośno. Powiedzcie, zawołajcie: Jezu! Jezu! Bądź Panem mojego życia. Bądź Panem mojego życia. Oddaję Ci się w całości. Oddaję Ci się w całości. I zapraszam, żebyś przyszedł jako mój król. Wierzę w to, że Bóg Ciebie wskrzesił. Wierzę, że zwyciężyłeś śmierć. I zmartwychwstałeś. I wierzę, że poszedłeś do nieba. I tak jak Ty poszedłeś do nieba, ja też chcę. Dlatego dzisiaj otwieram moje serce. Otwieram się na Twoją miłość. Otwieram się na Twoją radość. Otwieram moje serce na Twoje plany. Bo Ty masz dobre plany dla mnie. Ty chcesz, żeby mi się udało. Ty chcesz, żebym był zwycięzcą. I żebym osiągnął moje cele. A teraz odwróć się do osoby obok i powiedz: fajny jesteś. Fajny jesteś. Fajna jesteś, Hania. Fajna jesteś, Milena. Fajni jesteście. Dokładnie tacy, jacy jesteście. Powiedz: 100% akceptacja. Powiedz głośno: pełna akceptacja. Pełna akceptacja. I zwycięstwo w Chrystusie. A teraz zaśpiewajmy to wszyscy, że On jest... Właśnie to zrobiliśmy. Właśnie uznaliśmy, że Jezus jest królem naszego życia. Tak samo jak wybieraliśmy naszych posłów do Europarlamentu parę tygodni temu, tak samo jak wybieraliśmy prezydenta i uznaliśmy, że Andrzej Duda jest prezydentem w tej kadencji i potem ktoś poszedł do mediów i powiedział: prezydentem Polski jest Andrzej Duda. Tak samo myśmy teraz oddali Mu swoje życie, oddaliśmy Jezusowi swoje życie i teraz ogłośmy to, że On już jest. Powiedz: już jest. W czasie przeszłym powiedz: już jest. Teraz jest. Teraz jest królem. Mojego życia. Jezus! Jezus! Na pewno to znacie. Więc zaśpiewajmy razem. Jesteś królem. Jesteś królem. Serca, podnieśmy wszyscy nasze dłonie, stań.
serca. Podnieśmy wszyscy nasze serca. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie. Stawajmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go. Podnieśmy wszyscy nasze serca. Podnieśmy wszyscy nasze dłonie. Że możemy się tak dobrze przy tym bawić. I ja chcę zaproponować tutaj jakąś, tak, jakąś taką wspólną jeszcze integrację, żebyśmy mogli spróbować, jak jesteśmy połączeni w duchu. Więc proponuję, żebyśmy wszyscy spróbowali naraz klasnąć. I zrobimy to tak, że ja policzę do trzech i po trzy, nie na trzy, tylko po trzy, wszyscy klaśniemy. Dobra, gotowi? No, gotowi? Dobra, raz, po trzy. Raz, dwa, trzy. Po trzy. Dobra, jeszcze raz. Raz, dwa, trzy. Dobra, lepiej, lepiej, lepiej. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Dobrze! Chyba za dobrze. Oj. Co tu się stanęło? Chyba zasnęli. Moc Boża chyba nam, ich powaliła. Chyba nam posnęli. Posnęli. Ich obudzić. No to ich obudźmy. Halo, wstajemy. Wołajcie ze mną. Halo, wstawajcie. Wstawajcie. Pomóżcie nam. Pomóżcie nam ich obudzić. Wstawajcie. Wołajcie. Wstańcie. 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 Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Przyszła dla nas godzina powstania ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy mu. Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy mu. Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej. Noc się odsunęła, a przybliżył się dzień.
Nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy mu. Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy mu. Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej niż wtedy, gdy uwierzyliśmy mu. Teraz nadeszła dla nas godzina powstania ze snu. Teraz zbawienie jest bliżej. Kochani, jak daleko się rozciąga łaska Boża i chwała Boża? Jak daleko? Jak myślicie? No jak daleko? Pokażcie, tak? Dalej? Bliżej? Jeszcze dalej ktoś tu mówi, no. Dobra, a jakbym powiedział, że od wschodu do zachodu na przykład? Zgadzamy się? Zgadzamy się od wschodu do zachodu? Ja nie wskończę pytać, jak nie usłyszę wszystkich naraz. Zgadzamy się? Dobra, to my wierzymy, że chwała Boża się rozciąga wysoko, głęboko, wzdłuż i wszerz i od wschodu do zachodu i jest tutaj z nami, nad nami, wszędzie. Yeah.
Armia dzieci, brawa dla nich gorące.